To jest film inspirowany reportażem Mokradełko Katarzyny Surmiak-Domańskiej. Ujęło mnie w tym opowiadaniu, w tym reportażu to, że jest bardzo jakby w nieoczywisty sposób ukazuje postaci, bo taką jedną z głównych bohaterek tego reportażu, a teraz tego filmu, jest kobieta, która była molestowana w dzieciństwie. Jest bardzo nieoczywistą, przewrotną postacią, taką dionizyjską. I wydało mi się to bardzo ciekawe jakby dla dynamiki filmu, dla opowiadania, żeby zrobić film o kobiecie, która jest nieprzewidywalna. Zastanawiamy się dlaczego. Później jakoś, mam nadzieję, tak się uda ten film zbudować, że się dowiemy i zrozumiemy dlaczego, też w takim emocjonalnym wymiarze. Są dwie główne postaci w tym filmie, dwie główne kobiece postaci. Jedna to jest ta, którą ja gram, czyli Roxana. Ona pochodzi z małej miejscowości, którą będzie grał Rybnik. I drugą postacią jest dziennikarka Ada. One odbywają taką podróż do przeszłości, do swojego dzieciństwa, do trudnych wspomnień, ale jest to też bardzo ciekawa relacja, która się buduje w trakcie tej podróży. Myślę, że jest dużo takich ekstatycznych momentów, bardzo pięknych. Mamy taką tendencję, że kino pokazuje właśnie, interesujemy się właśnie tymi złymi ludźmi. A tu chcemy pokazać kogoś, kto tę traumę ma za sobą, bo to dotyczy dzieciństwa, ale buduje siebie i walczy o siebie jako dorosła osoba, bo często te trudne wspomnienia też późno wracają i tak dalej. I to jest właściwie o powrocie do siebie, czyli powrót do przeszłości, ale tak naprawdę powrót do siebie, odbudowanie siebie i taka wola szczęśliwego życia po trudnej sytuacji, która nas spotkała. Pięknie chcemy też pokazać świat tego miasteczka. Muszę przyznać, że jestem po prostu zachwycona Śląskiem, który tu odkrywam. Jest to bardzo interesująca zabudowa, ale przede wszystkim natura, która tu jest obłędna. I mnie się wydaje, że Śląsk przede wszystkim powinien być znany z turystyki, bo tu jest tyle do odkrycia. No, są spływy kajakowe. Ja akurat wypożyczyłam sobie rower i pojeździłam i widziałam jelenie, 6 jeleni spotkałam jednego razu i te zapory, i te zalewy, i nawet Kamila się ze mnie śmieje, bo dla mnie takim pejzażem absolutnie niezwykłym jest elektrownia na przykład, którą Tomasz filmuje z każdej strony i wszystkie te kominy dymiące i ten most, po którym się jedzie i po lewej stronie ma się właśnie z której strony, po jednej stronie elektrownia, a po drugiej stronie chyba jest jezioro. Ta elektrownia zostanie opowiedziana z każdej strony, te lasy, te wzgórza, te zalewy, jeziora, to wszystko jest opowiadane. W sensie takim, że też pokazujemy właśnie ten Śląsk nie wybiórczo, tylko w tym smaku, jaki on tutaj ma. Rybnik jest bardzo fotogenicznym miastem i na początku myślałam, że tylko ja tak uważam, bo mam jakiś sentyment, ale okazuje się, że każdy członek naszej ekipy, przedstawiciel każdego pionu jest zachwycony. Kręciliśmy w wielu miejscach. Pięknie się fotografuje Zalew Rybnicki, ulica Żużlowa z niesamowitą architekturą. No dzisiaj jesteśmy tutaj pod piekarnią, którą przerobiliśmy na cukiernię, natomiast jesteśmy oczarowani. Jest bardzo ciekawa jeszcze historia odnośnie tego, jak to się stało, że ten Rybnik stał się tym małym miasteczkiem, bo Kamila planowała to zupełnie inaczej i nie myślała na początku o Rybniku i właściwie dopiero w tym roku padł ten pomysł. I jak ja to usłyszałam, to powiedziałam: Kamila, absolutnie tak, bo jak sobie wyobrażę swój powrót do mojego miasta dzieciństwa, czyli Grudziądza, to będąc reżyserką wiedziałabym, gdzie co kręcić i wszystko coś dla mnie znaczy. I bardzo wielu artystów powtarza, że najciekawsze dzieła powstają wtedy, kiedy wszystko jest osobiste, kiedy są to historie osobiste. Gdybyśmy rzeczywiście realizowali w zeszłym roku, to byśmy nie trafili do Rybnika, a ja uważam, że to jest naprawdę mocna strona tego projektu. Rybnik i to, że Kamila stąd pochodzi i że robi historię w znanej sobie przestrzeni, w przestrzeni, która emocjonalnie dla niej jest bardzo droga.